9 czerwca odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. Polacy wybrali 53 europosłów w 13 okręgach. W całym kraju frekwencja wyniosła niespełna 41%. Po raz pierwszy od dekady wybory wygrała Koalicja Obywatelska. Ugrupowanie pod wodzą Donalda Tuska przekroczyło nieznacznie 37%. Prawo i Sprawiedliwość zdobyło o niecały punkt procentowy mniej. Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja, dalej Trzecia Droga i Lewica. Frekwencja w zachodniopomorskim była nieco niższa od średniej krajowej i wyniosła niewiele ponad 39%. Według danych ze wszystkich obwodów głosowania w okręgu 13, obejmującym także województwo lubuskie, zdecydowanie wygrała Koalicja Obywatelska z wynikiem blisko 44,5% na poziomie województwa, prawie 50% na poziomie powiatu i ponad 43,5% na poziomie gminy Police. Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość, które uzyskało ponad 29,5% wszystkich głosów na poziomie województwa, blisko 23% na poziomie powiatu i nieco ponad 30,5% na poziomie gminy. Podium zamyka Lewica, która osiągnęła wynik rzędu niespełna 9,5% na poziomie województwa, 10,5% na poziomie powiatu i podobnie na poziomie gminy. W gminie Police uprawnionych do głosowania było ponad 28 400 osób, z których głos oddało nieco ponad 11 900. 73 głosy uznano za nieważne. Według oficjalnych danych podanych przez Państwową Komisję Wyborczą w okręgu 13 mandaty europosłów uzyskali Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej oraz Joachim Brudziński reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość. Arłukowicz otrzymał ponad 264 tysiące głosów, a Brudziński ponad 114. W wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się w 2019 roku, Polacy wybrali 52 europosłów, czyli o jednego mniej niż w tym roku. Wówczas okręgowi 13 przypadły 4 mandaty przy frekwencji na poziomie 42%. Tym razem tylko 2, tak więc pomimo dobrego wyniku mandatu nie otrzymali lider listy Lewicy, były premier Włodzimierz Cimoszewicz, a także Michał Kamiński i Magdalena Sosnowska, oboje z Trzeciej Drogi. Na arenie krajowej jest wiele niespodzianek. Wśród polityków PiS bez mandatu są m.in. Ryszard Czarnecki, Beata Kempa czy Jacek Kurski. Do Brukseli nie pojedzie także Hanna Gronkiewicz-Waltz z partii Tuska. Mandaty otrzymało natomiast kilka kontrowersyjnych postaci z partii Jarosława Kaczyńskiego. Wśród nich skazani prawomocnym wyrokiem sądu, a następnie ułaskawieni przez prezydenta Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński, czy były prezes Orlenu Daniel Obajtek. Mandat europosła zdobył także jeden z najbardziej charakterystycznych polityków Konfederacji, Grzegorz Braun. Wbrew początkowym wynikom do Brukseli nie pojedzie jego partyjny kolega Dobromir Sośnierz. Wśród eurodeputowanych zobaczymy m.in. przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej Ewę Kopacz, byłego szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego, o którym głośno zrobiło się za sprawą pogłosu podczas przemówienia i oskarżeń o stan nietrzeźwości, a także przewodniczącego Komisji do Spraw Afery Wizowej Michała Szczerbę. Polskę reprezentować będzie 53 europosłów, którzy zostali wybrani spośród ponad 1000 kandydatów. Koalicja Obywatelska triumfowała w 8 z 13 okręgów wyborczych, w pozostałych wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Po niedzielnym głosowaniu Polaków czekają przetasowania w Sejmie. Na miejsce wyjeżdżających do Brukseli polityków wejdzie aż 26 posłów. W sobotę 8 czerwca koło nr 39 Polskiego Związku Wędkarskiego przygotowało, zresztą nie po raz pierwszy, wyjątkowe obchody Dnia Dziecka. Rokrocznie w pierwszych dniach czerwca politycy wędkarze organizują rejs i piknik integracyjny dla podopiecznych specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo. Impreza po raz pierwszy odbyła się przy udziale nowego burmistrza Krystiana Kowalewskiego. O Łarpie będziemy walczyć, o Łarpie będziemy dbać,
Wymaga to chwilkę czasu, ale obiecujemy, że to nasza Łarpia w końcu dozna swojej świetności i kiedyś będziemy mogli z niej w jeszcze lepszym komforcie, w ogóle w jakimkolwiek komforcie, korzystać bez strachu o to, że zapchają nam się pompy, układy chodzenia i inne części mechaniczne. Koło zrzesza około 120 członków i opiera swoją działalność na pracy społecznej, realizując cele statutowe poprzez promowanie wędkarstwa, rekreacji, upowszechnianie wiedzy o warunkach ochrony i połowu ryb oraz udział w akcjach ekologicznych. Burmistrz zapewnił użytkowników przystani o otwartości na ich sprawy, problemy i potrzeby. Będę się starał być na Wasze zaproszenie, na Wasze potrzeby. Jeżeli macie jakieś tematy, sprawy, coś, co chcielibyście poruszyć, bardzo zapraszam. Jesteśmy otwarci na Wasze sprawy, Wasze tematy, nasze sprawy, nasze tematy. Razem, myślę, będziemy tę policję czynić troszkę lepszymi. Mimo różnych trudności wędkarze dokładają wszelkich starań, aby co najmniej raz w roku w sposób bezpieczny i komfortowy zorganizować rejs dla dzieci z niepełnosprawnościami. Także tych poruszających się na wózkach inwalidzkich, bowiem dla członków i osób skupionych wokół koła nie ma zadania, któremu nie są w stanie podołać. I choć wyprawa jest sporym wyzwaniem logistycznym, to determinacja i zaangażowanie organizatorów mogła zakłócić jedynie kiepska pogoda. Na szczęście i tym razem dopisało słońce, a dzieci mogły cieszyć się niezapomnianymi przeżyciami na wodzie. Z tymi dziećmi pływamy co roku, już od 40 lat. Dzisiaj płyniemy na Jezioro Dąbskie koło Betonowca i z powrotem płyniemy aż na Roztokę. Po powrocie mamy poczęstunek dla tych dzieci typu kiełbaska z gryla. Wędkarze z wielkim zaangażowaniem podchodzą do zadań i dokładają wszelkich starań, by z twarzy dzieci i młodzieży nie znikał uśmiech. Jest to inicjatywa własna tej społeczności, która od lat mobilizuje siły i środki, by dostarczyć uczestnikom niezapomnianych wrażeń. Organizacja rejsu i pikniku, który jest zwieńczeniem całej wyprawy, była możliwa dzięki wsparciu lokalnych samorządów. Dziękuję jeszcze raz wszystkim sponsorom PZW, Starostwu Polickiemu i burmistrzowi za to, że tak ładnie, tak pięknie zorganizowali przy naszej pomocy imprezę dla tych dzieci. Nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników czuwali policjanci, ratownicy WOPR. Społeczność wędkarzy z tego koła jest wyjątkowo zżyta i aktywna, szczególnie w okresie od wiosny do jesieni, gdy warunki atmosferyczne pozwalają w pełni korzystać z walorów przyrodniczych. A tych wokół przystani nie brakuje, co sprzyja rekreacji i żeglowaniu. Członkowie koła angażują się także w inne inicjatywy, organizują zawody, spotkania integracyjne czy akcje sprzątania brzegów Polickiej Rzeki. Koło numer 39 ma długą i bogatą historię sięgającą przełomu lat 50. i 60. XX wieku. Z upływem czasu przystań zlokalizowana na wydzierżawionym terenie nad rzeką Łarpią przeszła sporą zmianę i dziś jest miejscem nowoczesnym, wyposażonym w infrastrukturę, bosmankę oraz świetlicę. Czerwca Rada Osiedla nr 6 zorganizowała atrakcję z okazji Dnia Dziecka. Impreza dla mieszkańców odbyła się na placu imienia Ryszarda Tokarczyka, radnego, działacza Solidarności i społecznika, który zmarł w 2021 roku. Jedną z atrakcji stał się Festiwal Kolorów, Święto Radości, Barwna Zabawa, nieodzowna część wielu imprez plenerowych ostatnich lat. To połączenie Święta Kolorów, rodem z Indii, z wesołą muzyką i udziałem wielu młodych ludzi. Barwne chmury unosiły się w powietrzu, tworząc wyjątkową i radosną atmosferę. I teraz koleżanki. Opa! Piąteczka. Festiwal Kolorów stał się świetną okazją do integracji społeczności osiedlowej, dostarczając wiele radosnych momentów.
bardzo fajna pogoda była. I super, że były festiwal kolorów, fontanny, dmuchańce. Bardzo mi się podobało. Jedzenie, picie za darmo. Serio, polecam tu chodzić. No, bardzo dobrze tu jest. A czy byś poleciła jeszcze raz ten na przykład festiwal, że jakby był rok następnym roku, to czy byś przyszła tutaj? Też bym tu przyszła, bo bardzo tu fajnie jest. Wspólne świętowanie Dnia Dziecka w tak kreatywny i pełen zabawy sposób na długo pozostanie w pamięci, szczególnie tych najmłodszych mieszkańców. Jak wam się podobały Dzień Dziecka w Policach? Bardzo fajnie, polecam jeszcze raz. W przyszłym roku też przyjdę, były dmuchańce, fontanny. A tobie jak się podobało? Było dobrze. Dużo rzeczy i no dobrze było. A festiwal kolorów? Bardzo fajny. Mi się podobała najbardziej ta gaśnica. Dwa dni wcześniej na tym placu uruchomiono uszkodzoną w marcu fontannę, która zapadła się pod ciężarem pojazdu dostawczego po tym, jak kierowca wjechał nim na plac.